No witam, znowu ponownie upalny dzień, piątek, godzina 10:00, a tu taki skwar, ja muszę w krótkim rękawku. Takie poletko znalazłem przy drodze ruchliwej bardzo, bo to jest droga prowadząca do miejscowości Łeba, nad morzem oczywiście. Tutaj kupałem takie paski, chodziłem i tak sobie, nie ma żadnych sygnałów, tylko tu coś wyszło dopiero. Przed chwilą. Co to kurde jest? O, tu jakiś pierścionek? O kurwa, faktycznie. Zgnieciony, ale jest. Kurwa, ale fajny. Może dołączy do mnie Damian. Dzwoniłem do niego, pisałem do niego. Kolega z okolic właśnie. Do mnie dołączy, zobaczymy. O kurwa, ale fajny pierścień. Czy to sygnet? Ma to jakieś zdobienia. Jakiś... Ale ciekawy. Szkoda takie styrany. Ale jest. Już myślałem, że nie będzie nic wychodziło. Słabizna póki co, ale o dziwo znalazłem takie pole, jak widać, jeszcze nie przesiane, nie obsiane i chyba nie będzie długo obsiane. Coś dziwnego wyskoczyło. Nie wiem, jakaś szlaka. Czy to jakiś... To jakiś zlepek chyba tylko. Myślałem, że jakieś takie... Nie wiem, co to mogło być. Jakaś ozdóbka. A to jednak nie była ozdóbka. W dłuższym szukaniu... Jeszcze jakiś fan wyszedł. Żeby coś być, no trzeba się nałazić jednak. Mało pan tu wychodzi. Ale jeszcze mam sporo pola. Zobaczymy. Jak coś tego, to daje, to jest jakieś inne. Jeszcze po drodze. Spróbuję przynajmniej. Prągłość wyskoczyła. Ale ta prągłość to jest ogryzek. Jakiegoś fenola chyba. Chyba będzie jeden fening. A ze swastyką. Tak, na 100%. Utlenia widać powoli. Musiałem latać. Druga monetka wyskoczyła. Tym razem 20 groszy PRL. Aluminiak. 73 rocznik. O jest. Kolejny ogryzek, ale tym razem 10 fenoli. Ale strasznie, dosłownie ugryziony zębem czasu. Aż się kruszy, można powiedzieć. 10 fenoli, no. Coś się kryje w tej grudce. O, guziolek. Nie, co to jest? Aż mi się jakaś nakrętka. Chyba od bezpiecznika. Jest ten. Tak, chyba od bezpiecznika. Jak tego... Ja, od szklanego bezpiecznika prawdopodobnie. O, mi monetka wyskoczyła od razu. Coś sucha, chyba była na wierzchu gdzieś. Ja
pnęłem niepotrzebnie, nawet można 10 fenoli w ładnym stanie. 25 rocznik. One zawsze w ładnym stanie są. Co to? Jakaś rurka aluminiowa. No i wyleciało. Parstek, ale wątpię, szczerze w to połączenie, no na pewno to nie jest parsteczek, tylko jakiś, nie wiem, tu jakiś dziurka chyba jest, tak, a to pewnie, nie wiem, nie wiem co to jest, coś do czegoś, po coś. Oj, groszek. Ziolek też był na wierzchu. Ja to kopnąłem. Nawet jakieś bicie widzę. Lon? Nie, czekaj. A, moc. MOTZ. A, nie wiem, czy przed tym coś jeszcze ma pisanego, ale w świetnym stanie. O, wyguzik jest. Tutaj lekkie ma takie. Ale tam. Czasem się opalał na słoneczku. Widzę, no moc. Motyc. Góry dobrze biłem zapasy wody, bo to masakra dzisiaj. Skwar. Straszny po prostu. Ale muszę te pory zmęczyć, ile się da. Wyskoczył kolejny jeden fonolog znowu, też oczywiście ugryzek. Jak to jest z plastyką, czy ta jeszcze, ta nazistowska, 45 albo 3. O, ładnie widać. A, nawet zaczął błyszczeć. Znowu haczek od munduru prusak. Fajnie. Jeszcze ładny, zachowany nawet. Jom. Ja lubię. Piękny sygnał dawał. Kolejstwo wyskoczyło teraz. Jakiś buziolek. Taki już pożarty. Ziemia tu nie jest zbyt łaskawa. Na tych fantów tutaj. No taki zwykły gaciowiec. Podko rezerwana. No i monetka znowu wyskoczyła. Znowu 10 penningów w pięknym stanie. Może nie w takim ładnym jak tamten poprzedni. Rocznik 1929. Już taka zieleniała trochę się zrobiła. Ale w stanie są gej. Okej. Podobny dziś mam. Taki sygnał ładny.
starszego. Dużo starszego. Ale świetne oczko. O kurde, się ob... O! Aha, ta warstewka się łamie. O. O. W rękach też sypie. Dobra, zostawię go tak. Nie będę go tam czyścił. Zobaczcie, jakie oczko mi świetne jeszcze. Jakie grube. Gwoździk tutaj zalegał, a w tej kurce jakaś okrągłość jest. Ale jaka? Tego jeszcze nie wiem. Jakiś no name na razie. Ale jakieś sreberko. Ale jakieś takie... Czy nie wiem, czy... Albo może sreberko zmieszane z czymś, ale... Jakąś na głowę widzę, ale tak mi się wydaje. Tak mi się no i chyba takie, że głowa, chyba jakiś ten, część talarka. Dobra, zobaczymy jak myjemy. Skoczyła monetka, relik 2 złote, ale jestem zmachany już, Boże, już ostatni pasek idę, wracam i chyba spadam, 1980. Ta pogoda trochę męczy, a i te pole, te po lewej mojej. Tam się zapadałem strasznie, tu jest twardsza jakaś ziemia, ubita, bardziej wyschnięta, lepiej się chodzi tutaj. A czas na podsumowanie. To są ogólnie takie dwa poletka, jest po prawej mojej i po lewej mojej. 90% fantów pochodzi z tego poletka i to tak bardzo ze środka tego pola. Czyli paski, tak idąc tam, w tamtą stronę, na środku, takimi pasami leciałem. Tutaj bardzo mało fantów wychodziło, więcej śmieci, a tutaj już tak bardzo bogato. Tak w ogóle to robiłem tutaj nieźle 12, o kurwa, 12,34 km tutaj, niecałe 4 godziny, grubo, na tych polach właśnie, właśnie bardziej na tym polu. O, tu widać wykres nawet. Jak kurde, jak chodziłem. Daje fajne. Da się przybliżyć. Chyba będzie widać. No. Dobra. No i widać, że te po lewej bardziej były czesane. Tu w ogóle się lepiej chodziło po tym poletku. Twardsza ziemia obita. Ta jest taka bardziej świeżo przeorana. W ogóle to od soboty, od niedzieli jestem w tym, w Bydgoszczy do soboty. Tak więc może wyskoczę tam, wezmę wykrywacz. Chociaż pozwoli, wyskoczę tam na jakieś poletka pobliskie. Zobaczymy, jakie tam fanty będą wychodziły. Bo koło Bydgoszczy nie kopałem jeszcze w Kujawsko-Pomorskim.